Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc dzień wolny od pracy poświęcimy na grzybobraniu. I na tą chwilę jest godzina, drodzy Państwo, jak widzicie, 8.27, 17 września 2021, dokładnie piątek. I ten piątkowy dzionek, wolny od pracy, postanowiłem nakręcić dla Was jakiś materiał z lasu, czyli deszczowa pogoda, tak w całym kraju, zobaczcie to na zdjęciu. Cały dzień dzisiaj ma padać, ciepło, 15 stopni, ale cały dzień ma lać, dzisiaj, jutro w moich regionach. Więc to nie przeszkadza mi w wybraniu się do lasu, znacie mnie, więc zapraszam na najnowszy film. I krótko, i na temat, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już mokro i późno. Więc wziąłem licznik, nie inaczej, wyzerowałem, no i tak, żeby mniej więcej wiedzieć, ile borowików dzisiaj w ten deszczowy dzionek znalazłem, wiedzieć, bo grzyby prawdopodobnie dzisiaj sprzedam i tak wtedy miał pamiątkę w postaci filmu, który dla Was nakręcę, oraz licznik, tak aby mniej więcej wiedzieć, ile sztuk trafiłem. A czy uda się coś znaleźć, trafić, zobaczycie to sami. Więc zapraszam jeszcze raz na najnowszy film z lasu. Jest godzina, tak jak mówię, 8.33, 17 września 2021, piątek. Miałem nie jechać, ale wiecie, szkoda dnia, weekend pracuje, więc szkoda dnia i dlatego ten materiał. I zobaczymy, pochodzimy w różnych miejscach i jakiś film będzie. A czy będzie z grzybkami, zobaczycie to sami. I drodzy Państwo, w ten deszczowy piątek mamy pierwszego prawuska. Pochodzimy jakiś czas za tymi grzybkami, bo wiecie, pogoda jest straszna, a nie chcę za bardzo zmoknąć, pomimo tego, że mam ubiór przeciwdeszczowy, ale tak po krzakach łazić w taką pogodę to nie jest dobry pomysł. I pierwsza sztuka zaliczona. Więc tam miałem jeszcze dwa maślaki. Najpierw go sprawdzę, tak aby robaczywy grzybów nie nosić z sobą. Zdrowy jest. Sztuka to sztuka. Odcięłem i szukamy dalej naszych borowików. Oby jak najwięcej w ten deszczowy dzionek. Więc zobaczymy, jak to się ułoży dalej. Taki ogryzek, ale prawdopodobnie będzie robaczywy. Ale musimy sprawdzać grzyby. Robaczywy sito. Więc zostawiamy go i szukamy mniejszych, zdrowszych grzybków. Szału może dzisiaj nie być, ale dzień wykorzystam na grzybki, a nie na siedzeniu w domu, czyli relaks przed weekendem, nie inaczej. Ale pada 80-90% cały dzień, tak dzisiaj do wieczora, całą noc, tak jutro, dwa dni deszcze.
jeszcze żeby dni były, noce ciepłe, to w końcu znów pokażą się nowe borowiki. A na tą chwilę chodzimy przy drogach, na drogach i będziemy próbowali jakieś fajne grzybki trafić. Mamy opienki, jak widzicie sporo tych opieniek, to dla koleżki trochę ich zerwiemy. Zobaczcie, ile ładnych opieniek, całe drzewo, więc trochę ich potniemy tak, aby miał grzybki mieszane, więc trochę łbów nie zaszkodzi, a pośród nich jest piękny czerwony kozak. No i teraz wsadzimy do koszyczka i tniemy nasze opieńki. Oczywiście te jak najmniejsze, które tutaj wszędzie rosną. Ale tak jak mówię, powybieramy małe, same łebki. Więc drodzy Państwo, resztę pozostawiam. Zobaczcie, ile tego jest. Ile tych opieniek jest wszędzie na drzewach, opieńki wszędzie, wszędzie, ale tak mówię, wziąłem tylko część, jeszcze kilka, powiedzmy stąd, same łebki będzie miał kolega grzybki mieszane. Nie inaczej, trochę tych mniejszych, dobrze, myślę, że starczy, trochę opieniek, kozaczek i teraz trochę borowików mieszanych pod grzybków, mieszanych grzybków, jeśli się pokażą. Tu mamy kozaczka. I tak, aby zbiór był, różnorodność gatunków, czyli opieniek starczy, więc śmigamy dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Zostawiamy opieńki i śmigamy dalej za innymi grzybkami. Zobaczcie, obrodziło tych opieniek, sporo tego jest, jest tych opieniek. Drugie miejsce, które trafiłem, no ale tylko nieduże sztuki, a resztę wszystko zostawię. Zobaczcie, całe drzewo i tyle tego jest. Wszędzie opieńki, małe, duże, no ale wszędzie tego sporo. Ja wziąłem troszkę, tak aby była różnorodność grzybków, grzyby mieszane na pierożki, może do marynaty sobie weźmie trochę tych mniejszych, a opieńki wszystkie, które znajduję, zostawiam, bo jest tego, jak widzicie, sporo tych naszych opieniek. Ale interesują nas teraz borowiki, tak aby były jakoś kolorowo w moim koszyku, ładnie poukładane i kolorowo. Ale może borowików nie być, bo wiecie, kilka dni minęło, grzybki nie rosły, bo było już sucho i tylko może te niedobitki, które znajdziemy, oby nigdzie nam się nie spieszy, deszcz pada, a my śmigamy sobie po lesie, szukając grzybków. Jest deszczowo, ale bajecznie. Bajecznie, nie inaczej, drodzy widzowie. Mamy w końcu taką sztukę. Zobaczcie. Taki
prawusek, którego sprawdzimy. Sprawdzimy. Dobry jest. Dobry, a góra? Góra też dobra. Widzicie, czysty grzybek, borowik. Będzie miał koleżka na suszenie. Więc zabieramy jego mościa. Sztuka to sztuka, czyli druga. I w ten deszczowy dzionek nie ma co marudzić. Idziemy dalej, szukając, zbierając grzybki, sprawdzając je. Tak, aby, wiecie, darmo nie nosić robaczywych grzybów. I grzyby, które dzisiaj zbieram, wydam je, ale tutaj dalej opieńki, opieńki, których już mi starczy, których już mi starczy. Tak wszystkiego po trochu, aby było fajnie i kolorowo. A deszcz jak padał, tak pada. Godzina 9:04 i śmigamy dalej. Ale te dwa kozaczki przytulimy, bo są fajne. Rosnące tak koło siebie czerwone kozaczki, które pójdą do koszyka. A obok nich rośnie borowik. Obok nich rośnie borowik. Jakiś zdechlaczek, którego sprawdzę. Czyli tak mówię, ogryzek. 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 Tu jest jakiś ogryzek. Tu jest w miarę przyzwoity borowik. No i zobaczymy, czy nie ma nic tutaj jeszcze. O, jest drugi. Czyli mamy dwa w miarę fajne borowiki oraz czerwonego kozaczka. Czerwonego kozaczka. Więc ładnie obczyścimy i do koszyka te nasze prawuski i kozaczek. Mamy tutaj czerwonego oraz dwa białe kozaczki, które przytulimy. Różnorodność grzybków oraz tutaj trzeciego białego grzybka. Więc zbieramy dla kolegi to, co leci, bo chciał różnorodność grzybków. Ale tu widzę jeszcze jednego. Czerwonego kozaka, którego zerwiemy. Ładnie obczyścimy i fru do koszyczka. Jest w końcu borowik, no ale zobaczymy, w jakim stanie. Nie, zjedzony. Zobaczcie, próchno. Próchno. I to tylko jeden, ale miejmy nadzieję, że po tych deszczach coś jeszcze wyskoczy. Praktycznie wszędzie rosną same opieńki. Dwa miejsca, o, tutaj borowik był, dwa miejsca, czy w jednym miejscu miałbym cały kosz i już mógłbym wracać do domu z koszem opieniek, ale nie o to chodzi. Różnorodność grzybków musi być,
czyli jakieś borowiki, kozaki, podgrzybki, może parę rydzyków, trochę opieniek, więc spacer, odpoczynek w ten piątkowy deszczowy dzionek. A deszcz jak nie przestawał, tak nie przestaje, ale nam to nie przeszkadza w niczym, dosłownie w niczym, taki deszcz. No w końcu i miejmy nadzieję, że natrafimy jeszcze takie piękne borowiki, tem dobrze zakorzeniony, więc zakryjemy dziurkę, ale wiecie, dzisiaj grzybnia nie wyschnie, bo jest mokro, ale tak z przyzwyczajenia zakryjemy, bo trzeba zakrywać dziurki, tak aby grzybnia nie wyschła. I taki piękny borowik fikumiku i będzie w koszyku. W końcu prawdopodobnie szósty borowik. Nie ma, drodzy Państwo, nie ma, tylko wszędzie opieńki, gdzie nie spojrzeć, to opieńki. I tak widzicie, koszyk pomału się napełnia. Część opieniek na początku dla kolegi, parę czerwonych kozaków, szarych kozaków. I tak mówię, szósty prawusek, którego oczywiście sprawdzimy. Może być zdrowy. Zdrowy jest. I mamy prawdopodobnie rydzę. Ten deszczowy dzionek. Więc grzybki, różnorodność, potniemy do koszyczka, ułożymy pięknie, idziemy dalej w ten deszczowy dzionek. Więc rydzyki poczyszczone, ale tu widzę płatnego borowika, który rośnie koło tych malutkich rydzy. Borowik to zawsze borowik. Chyba ze mną się, drodzy Państwo, zgodzicie. Tu był z tyłu jeszcze rydz. Tam rydzyki, tam borowik. I tu jest borowik. I tu jest jeszcze, z tyłu poszukałem. I koło tego rydzyka jest kolejny borowik. Z długą nogą. Coś pięknego. Piękny borowik. Więc o to w tym wszystkim chodzi, Pyzuś. O to w tym wszystkim chodzi. Nie ma kolejnych. Zaraz tu obskoczymy. Zobaczymy. I mamy rydzyka delikatnie na górę oraz borowika, którego oczywiście sprawdzimy do wykrajania, nie inaczej, do wykrajania. Taka piękna sztuka. Jest kolejny, więc fajne miejsce, widzicie, na drodze, przy drodze, i kolejny ładny prawusek. Jeden. Jeden oraz drugi. To dwa jeszcze fajne, co rosły obok tamtych. Piękne prawuski. Oczywiście je sprawdzimy.
fikumiku i będą prawdopodobnie w części lub w całości w koszyku. Ale pada. Pójdziemy trochę tędy. Najważniejsze, że nie ma ludzi. Tam kilka samochodów stało przy drodze. Zapalonych grzybiarzy. A praktycznie nikogo jeszcze w lesie nie napotkałem. Koszyk pomału się napełnia. Różnorodność grzybków. Co najbardziej lubię, jak mało jest borowików. Tak, grzybki mieszane, kolorowe. I pochodzimy jeszcze tutaj trochę. Trochę tam. Tu mamy co? Podgrzybek. Podgrzybek. Lecz go sprawdzimy. Sprawdzimy. Robaczywy. Robaczywy podgrzybek. I pochodzimy tutaj. Może jakieś prawózki się trafią. Jakiś szary, jasny kozaczek. I tak wszystko po trochu zbieramy, układamy. Ale jak widzicie, szału nie ma. Nie ma szału. I grzyby przemoczone. I większość robaczywych. Zbieramy to, co rośnie, czyli kozak. Nic nie widzę. Mają być grzyby dzisiaj mieszane. Tu nic nie widzę. I tu jest kolejny kozak. Więc śmigamy dalej, zbierając grzybki, które zabierzemy. Tu mamy takiego pięknego borowika, ale temu zrobimy fotkę, bo jest naprawdę ładny. Więc jak to mówię, sztuka to sztuka i jest piękny, młody borowik z tego piątkowego, deszczowego dzionka. Śliczny maluszek. Znów piękne opieńki, które rosną przy brzozie. Zobaczcie, ile tego jest. Ile tego jest, tych opieniek. Ale opieńki nas nie interesują. Interesują nas tylko borowiki. Oj, 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 oj. Jest. Jest. W końcu. Borowik. Którego przytulimy. Bo dzisiaj nie występują tak często. I każdy borowik cieszy. Taki strupek.
Zobaczcie, drodzy widzowie, trafiłem rydze i to sporo ich. Tak, tu, czyli wyjmuję, sprawdzam i tak to mniej więcej leci. Czyli całe stada, które pozbierałem, maluszki i duże. I tak mniej więcej to wygląda, więc zbieramy dalej rydzyki i śmigamy powrotną drogę do domu. Starczy, starczy, drodzy Państwo. Za borowikami już nie dochodził, trochę ustał deszczyk, ale cały przemoczony praktycznie jestem. Spodnie przeciwdeszczowe, kurtka, wszystko, ale niemiło się chodzi w takich warunkach, więc zbieramy nasze rydzyki. Obczyścimy i wracamy się w drogę powrotną. Sztuka to sztuka. I opieńki, i sporo kurek, i dużo czerwonych kozaków, no i kilka prawdziwków. Nie ma co narzekać w tą deszczową pogodę. Będę chciał dozbierać jeszcze kilka prawdziwków, tak na wierzch. No ale ładnie to wygląda, drodzy Państwo, przyznać musicie. Mleczaje oraz czerwone kozaki. I prawie pełen kosz grzybków mieszanych. Jeszcze kilka borowików chciałbym trafić i by było w pytkę. Więc przejdziemy i zobaczymy, czy trafimy jakieś borowiki. Ciemno się zrobiło i znów zaczyna intensywnie padać. Słyszycie zresztą to chyba sami, drodzy widzowie. Cały dzień takie deszczowy wypad, ale nie ma co marudzić. Nie ma co marudzić. Trochę opieniek, sporo rydzyków, mleczai, kozaków czerwonych oraz borowiki. Borowiki, kilka sztuk i koś się napełnił. I nie ma co marudzić. Naprawdę nie ma co marudzić. Jeszcze kilka sztuk, tak aby przykryć i będzie bajecznie w ten deszczowy piątek. Bajecznie, nie inaczej. Więc idziemy dalej. Nic dodać, nic ująć. Jest borowik, ale taki ogryzek. Taki ogryzek. Więc nawet go nie będziemy zrywać, bo jest miękki. Bierzemy nasze grzybki i śmigamy dalej. Tu jest kolejny ogryzek, kolejny borowik, kapiszon stary. Szukamy mniejszych, takich fajnych grubasków. A czy znajdziemy? Zobaczycie sami w dalszej części, czyli w końcówce mojego filmu. Okej, ale grzyby cieszą, 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 cieszą. Kolega będzie zadowolony, ma grzyby mieszane. Tu coś widzę. Coś tu widzę i się nie myliłem. Czyli prawusek. Kapiszonek, bo kapiszonek szamany przez ślimaczki, ale prawdopodobnie może być zdrowy. Więc musimy go sprawdzić. Zdrowy. Zdrowy kapiszonek. Więc go układamy. Fiku miku. Jest już w koszyku. Sztuka to sztuka. Śmigamy dalej.
tutaj co mamy. Dwa prawózki. Zobaczymy, czy do suszenia się nadają, ale owocniki już bardzo stare. I widzicie, zdrowe. Zdrowe do suszenia dla kolegi. Tu mamy kolejne, więc zostawimy nasze sprzęty i mamy kolejnego prawózka. Ten już jest taki nie bardzo dojrzały, ale tu mamy drugiego. Ułamał się niestety. Mamy dwie sztuki, czyżby tylko dwie. Postawimy i szukamy. Jest kolejny. Kolejny borowik. Taki jak najbardziej lubię, czyli taki piękny grubasek. A pada, tak padało. Więc musimy tutaj pochodzić jeszcze. Bo trafiłem na miejsce, gdzie one jeszcze są niewyzbierane, które urosły. Więc przejdziemy pomalutku, ale najpierw sprawdzę, obczyszczę i będziemy tu jeszcze śmigać. W końcu mamy ładnego czerwonego kozaczka, którego przytulimy. Przytulimy. I nie ma co narzekać w ten deszczowy, piątkowy dzionek. Grzyby są takie, jak wam pokazałem. Nie inaczej. No ale korz jest. Ciężki korz jest. Opieńki, czerwone kozaki, borowiki. I tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze przytulimy tego jednego, który ładnie rośnie. I też go zabierzemy. Tutaj widzę z daleka kozaka czerwonego. Rusko tych dwóch, które przed chwilą zerwałem. Jest tu kolejny czerwony kozaczek do naszej kolekcji, czyli do koszyka. Do koszyczka. Taki ładny, dorodny kozak. Maluszka też przytulimy. Pójdzie w dziurki, pozatykamy w koszyku między grzybkami, takimi grzybkami. Kolejny czerwony kozaczek, który wyląduje w naszym koszyku. Nie inaczej. Nie inaczej. Ładnie układamy. I już tak pięknie się prezentuje ten nasz kosz z mieszanymi grzybkami. Ale tu jest jeszcze jeden kozaczek. Kozaczek, którego ułożymy, zatkamy i tak nożyk i śmigamy. Trochę pójdziemy tędy.
Też pada, tak, padał i zobaczymy, czy pośród muchomorków nie trafi jakiegoś borowika. Więc przejść się tędy nie zaszkodzi, bo nie jest za gęsto. A może natrafi jakiegoś prawuska. Ale nie widzę. Ale przejdziemy, zobaczymy. Więc drodzy Państwo, zakończymy tą całą imprezę. Jest godzina 12. I tak chodziliśmy. Zrobiłem 15 tysięcy kroków. I tak to mniej więcej wygląda. Więc grzybków jest 22 borowiki. 22 borowiki, prawuski, kozaki czerwone. Pod spodem są opieńki małe, które zebrałem dla kolegi. Większość opieniek, rydzy, mleczai, jak to się mówi. 22 borowiki oraz czerwonych kozaków sporo. Czyli taki cały kosz mieszanych grzybów. I tak to leciało. Nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I tak to leciało. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału. Będą śledzić mnie na bieżąco, dzwoneczek. Oczywiście łapki, drodzy Państwo, do góry. Tak te moje filmy pójdą dalej w świat. Większość będzie ludzi dotrą te moje filmy. Niech oglądają, jak to się zbiera. Czyli zbieranie grzybów. Nie szukanie, lecz zbieranie, tak, ja to zbieram i kosz praktycznie cały jest. Deszcz padał, tak, pada. I jeszcze raz, łapka w górę i dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału. Jesteście kochani. Narka. Jadę na Kielce oddać koledze te grzybki i wkrótce będzie film z dzisiejszego wypadu. Więc jeszcze raz dziękuję. Jesteście kochani. Cześć!